Dzisiejszy dzień jest właściwie w całości poświęcony bezpieczeństwu. Bezpieczeństwu tych najmłodszych i nie tylko najmłodszych dzieci, ale generalnie w obliczu tego, że za parę dni właściwie już można powiedzieć będą wakacje, to bezpieczeństwo naprawdę naszych najmłodszych dzieci, naszych dzieci jest bardzo ważne. Znajdujemy się aktualnie pod budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie, gdzie właśnie rozpoczyna się trzeci piknik bezpieczeństwa. Organizatorem tej imprezy jest Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim. Jak widać, mamy mnóstwo partnerów, którzy wspólnie z nami chcą edukować młodzież, bo zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym są dla nas priorytetem. Jak widać, mamy mnóstwo partnerów, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wojska Obrony Terytorialnej z Tychów, Państwowa Straż Pożarna z Wodzisławia i z Rydułtów, OSP z Godowa, którzy będą prezentowali najnowsze urządzenia, drona między innymi, który jest wykorzystywany przy współpracy przez Policję Wodzisławską podczas prowadzenia różnego rodzaju działań poszukiwawczych. Więc młodzież będzie mogła troszkę podejrzeć, jak wygląda nasza praca. Mam nadzieję, że w przyszłości zdecydują się na wybranie zawodu służb mundurowych. Na tym stanowisku prezentuje się właśnie nasza jednostka OSP Godów, na którym dzieci i młodzież, która tu dzisiaj przybędzie, może zobaczyć nasz specjalny sprzęt do poszukiwania osób zaginionych i nie tylko, bo jest wykorzystywany do różnych innych też rzeczy. Że trzeba o siebie dbać. Takie coś mogę powiedzieć. Co to jest bezpieczeństwo? Żeby być bezpiecznym. Bardzo ładnie. Co to jest bezpieczeństwo? Pomaganie sobie i ratowanie. Żeby być bezpiecznym, żeby nic się nie stało. Zajęcia, nawet cały piknik bezpieczeństwa, bo praktycznie każde stanowisko, które tutaj jest przy Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, ma coś z bezpieczeństwem wspólnego. Nasze stanowisko, stanowisko powiatu wodzisławskiego, przygotowało cały szereg gadżetów, głównie odblaskowych, które w takiej, myślę, troszkę zabawowej czasem formie, bo to są różnego rodzaju opaski na rękę, uśmiechnięte serduszka, latareczki, naprawdę bardzo poprawia bezpieczeństwo. Pełen emocji wzruszeń koncert pod nazwą Dzieci Rodzicom zorganizowany został przez zespół wychowawczo-rewalidacyjny. Odbył się w Wodzisławskim Centrum Kultury. Tegoroczny festiwal zgromadził liczną publiczność, a wśród niej nie zabrakło oczywiście rodziców oraz zaproszonych gości. Na scenie pojawiły się dzieci, a także młodzież prezentująca swoje talenty artystyczne. Dzisiaj w Wodzisławskim Centrum Kultury mamy przyjemność poprowadzić koncert dla rodziców. Jest to cykliczna impreza, gdzie nasi wychowankowie z serca, z dużym zaangażowaniem próbują artystycznie podziękować swoim rodzicom. No, niezwykłe wydarzenie budzące bardzo dużo pozytywnej emocji, wzruszenia. No i jestem strasznie dumna z całej naszej szkoły. Pragnęłabym zadedykować dla mojej ukochanej mamusi i prima balerinę w moim zadedykowaniu. Występ uczniów był nie tylko okazją do pokazania talentów młodych artystów, ale także wyrazem wdzięczności za codzienne wsparcie i miłość, jaką otrzymują od swoich rodziców. To już 20. jubileuszowa edycja powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego zmieniła się jej nazwa na Olimpiadę Osób z Niepełnosprawnościami. A nosić będzie imię Tadeusza Skatuły, wieloletniego samorządowca, ku czci jego pamięci. Pierwszym takim podstawowym powodem, dlaczego to jest szczególne wydarzenie, to jest właśnie to, że dzisiaj licząc opiekunów i uczestników z tych prawie 30 ośrodków, to mamy na stadionie prawie 500 osób z niepełnosprawnościami, którzy biorą udział w dzisiejszych konkurencjach. Każdego roku chcemy tą olimpiadą integrować całe środowisko. Był Międzynarodowy Rok Osób Niepełnosprawnych, a w powiecie był opracowany program obchodów, jak uświadomić
uświetnić ten rok. I tak właśnie to się zaczęło. Pani naczelnik wtedy zwróciła się do mnie, Donata Malińska, zwróciła się do mnie, mówi: Jarek, ty robiłeś dużo zawodów w sporcie szkolnym dla dzieci i młodzieży, no zrobimy olimpiadę. Ja mówię, no czemu nie, no zrobimy. No i pierwsza taka olimpiada była na stadionie Odry Wodzisław. To była pierwsza, myśmy zawsze brali pod uwagę, że musi być jakaś część artystyczna, jakieś atrakcje, no i zawody rekreacyjno-sportowe. Z założenia było, że każdy zawodnik wygrywa. Podczas olimpiady sportowców wspierają wolontariusze. Przybywają również zawodnicy osiągający sukcesy na arenach krajowych i zagranicznych. Na swoim koncie mam aktualnie obroniony tytuł mistrza Polski w siłowaniu na ręce. Mam w planach obronić tytuł mistrza Europy. W ten weekend wróciłem z mistrzostw Czech w lekkoatletyce, na których zdobyłem mistrzostwo Czech osób niepełnosprawnych w biegu na 100 metrów. Oraz piąte miejsce zająłem w rzucie dyskiem. Prawie 800 osób, w tym około 500 osób z niepełnosprawnościami, uczestniczyło w tegorocznej olimpiadzie, w trakcie której nie zabrakło uśmiechów i dobrej zabawy. Jestem we Włodzisławie Śląskim na olimpiadzie śląskim dla osób niepełnosprawnych. I chodzę do szkoły Horyzont i polecam olimpiadę śląską. I mi się podoba tu bardzo i polecam. Słuchajcie nas samym dla was. 1 800 000 złotych dofinansowania na 3 karetki w stacjach pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach pozyskał szpital powiatowy w Wodzisławiu Śląskim. Te karetki już od ubiegłego roku żeśmy się starali w zasadzie o środki. Na te karetki udało się, no trochę problemów z przetargami, ale też wszystko dobrze się skończyło, no i dzisiaj możemy już oficjalnie przekazać klucze i przekazać te karetki do użytkowania. Z finansami samorządu wszyscy wiemy, jak w tej chwili finanse samorządu wyglądają, w tym także nasze powiatowe, także pozyskanie środków na karetki w wysokości 1 800 000, no to jest naprawdę duża rzecz. Stan techniczny karetek jest dla nas bardzo istotny. Poprzednie karetki, które wymieniamy, to karetki 10-letnie z przebiegiem już ponad 300 tysięcy kilometrów. Częste naprawy, awarie, niezbędny był zakup po to, żeby obstawić dwie stacje, którymi dysponujemy w Wodzisławiu i w Rydutowach. Dwie z tych karetek idą do Rydutów, jedna zostaje w Wodzisławiu. I mam nadzieję, jestem przekonany o tym, że będą zabezpieczały życie, zdrowie pacjentów, ratowały to życie i zdrowie pacjentów na terenie Wodzisławia, ale też nie tylko, bo tu nie ma rejonizacji, tutaj tam, gdzie będzie potrzeba, będą jeździć. Karetki wyposażone są w krzesełko kardiologiczne z systemem płazowym oraz wideolaryngoskop. W dwóch karetkach znajdują się także nosze wielozadaniowe, a w jednej nosze elektrohydrauliczne, które zwiększają bezpieczeństwo przewozu pacjenta podczas transportu, a także odciążają ratowników medycznych podczas przenoszenia pacjenta ambulansem. Wyposażone są także w urządzenie do dezynfekcji przydziału medycznego oraz dezynfekator plazmowy. Dzięki temu wozy dezynfekują się samoczynnie w 20 minut. Całkowity koszt zakupu karetek z wyposażeniem wyniósł 2 050 000 złotych. Prócz środków pozyskanych, 250 000 złotych tytułem wkładu własnego wyasygnował z budżetu samorząd powiatu wodzisławskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, gdzie na najmłodszych czekało wiele atrakcji w związku z imprezą integracyjną dedykowaną rodzinom zastępczym, które swoje święto obchodziły w dniu 30 maja. Znajdujemy się na terenie Oazy Aktywności. To jest takie nasze centrum pomocowe, bo z jednej strony warsztaty terapii zajęciowej, placówka wychowawcza z młodych ludzi. Jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wszystko w jednym miejscu i dzisiaj chcieliśmy właśnie spotkać się z rodzinami zastępczymi, podziękować im za to, co robią dla tych naszych dzieciaków, którzy są pozbawione z różnych względów tych rodzin biologicznych. Organizatorzy zadbali nie tylko o dobrą atmosferę, ale również o moc atrakcji.
Dzisiejsze atrakcje to między innymi dmuchańce dla dzieci, animacje, różnego rodzaju tutaj rywalizacje sportowe dla najmniejszych, zabawa chociażby chustą. Dodatkowo można się posilić, spróbować czegoś słodkiego, czegoś słonego, zjeść kiełbaskę, no i myślę, że dobrze się bawić. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dają dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start. Przede wszystkim ciepło, ale i dach nad głową, który często im przeciekał we wcześniejszych swoich rodzinach. Dzisiejsza praca rodzin zastępczych jest nieoceniona. Bardzo, bardzo staramy się, żeby była większa liczba tych rodzin zastępczych i dlatego zachęcamy każdego jednego, kogo możemy i spotkamy na ulicy do tego, żeby przyszedł, zapytał, zastanowił się, może kogoś zna, może sam będzie w stanie jakoś pomóc. Powiat wodzisławski jest jednym z powiatów, które posiadają największą ilość rodzin zastępczych. Mamy 174 dokładnie rodziny zastępcze, 174 rodziny zastępcze, które opiekują się prawie 340 młodymi ludźmi. Dwa dni do tyłu to było 337, ale to się tam ciągle zmienia, także jestem pewny, że tych 340 na dzień dzisiejszy mamy. Festyn ma charakter integracyjny, to już jest kolejna edycja tego festynu organizowanych przez Instytucję Pomocy Społecznej Powiatu, a także przez rodziców. Także tak obchodzimy zawsze to święto, które jest 30 maja, a mamy to szczęście, że jesteśmy między dwoma świętami, bo wczoraj święto właśnie rodzin zastępczych, a jutro Dzień Dziecka, także to też miła okazja na to, żeby tym najmłodszym złożyć życzenia. To jest wielka sprawa, że możemy tylu młodym ludziom, tylu dzieciom zapewnić opiekę i tą miłość, miło, że nie bezpośrednio tego rodzica biologicznego, ale te rodziny, z którymi my współpracujemy, którzy działają na terenie naszego powiatu, to naprawdę są rodziny, które są w pełni zaangażowane w wychowanie tych młodych ludzi i za to im serdecznie dziękujemy.